teraz bardzo serdecznie Państwa witam na naszej ostatniej, czwartej sesji. Proszę Państwa, mamy cztery referaty. Pierwszy referat jest pana profesora Biniendy. Tytuł jest troszkę inny, zapisany niż na planszy, a więc może z planszy: analiza dynamiczna zniszczenia struktury rządowego samolotu Tu-154M w Smoleńsku 10 kwietnia 2010. Proszę Państwa, no chyba nie ma potrzeby przedstawiania specjalnie pana profesora Biniendy, bo to już jest postać praktycznie medialna, ale może ja tylko dodam jedną rzecz, że pan profesor jest absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. No, jesteśmy dumni, że mamy takiego właśnie naszego wychowanka. A jako ciekawostka, jest na sali też dziekan tego wydziału, pan profesor Jerzy Bajkowski. Bardzo serdecznie witam pana profesora. A więc ma pan wspaniałego, wspaniałego ucznia. Proszę Państwa, zaczynamy. Dziękuję. Dobrze. Dzień dobry Państwu. To jest pierwszy raz, kiedy mogę być w dwóch miejscach w tym samym czasie dzięki technologii. Chcę na początku pogratulować organizatorom, a w szczególności profesorowi Witakowskiemu, wytrwałości i sukcesu organizacji dzisiejszej konferencji. Chcę również pogratulować referującym uczestnikom ich profesjonalizmu zademonstrowanego w czasie tych prezentacji. W głównych punktach mojej prezentacji skoncentruję się na przedstawieniu rezultatów symulacji zderzenia lewym skrzydłem samolotu Tu-154M w Brzozę, potem rezultatów symulacji pionowego upadku części kadłuba w pozycji odwróconej, następnie rezultatów analizy krateru od uderzenia samolotu w ziemię i zakończę wnioskami końcowymi. Chciałbym tutaj dodać, że wszystkie analizy, jakie tutaj przedstawię, są wykonane za pomocą programu nieliniowego metody elementów skończonych LS-Dyna, która to metodologia została wypracowana przez ostatnie kilkanaście lat nakładem wielu milionów dolarów dla uderzeń wysokiej energii. Jest to w związku z tym analiza dynamiczna. Jako motywującym punkty przypomnę dwie sekcje z raportu MAKU. W sekcji 3169 jest napisane: samolot uderzył lewym skrzydłem w pień Brzozy o średnicy 30 do 40 cm, co spowodowało ucięcie zewnętrznej części skrzydła o długości 6,5 m i mocny skręt w lewo. W oryginalnym raporcie MAK długość urwanego skrzydła wymierzono na 4,7 m, a następnie poprawiono na 6,5 m. Należy pamiętać, że im dłuższy odcinek skrzydła, który miałby się oderwać, tym grubszy jest przekrój skrzydła w miejscu potencjalnego kontaktu z drzewem. W sekcji 3170 jest napisane: po 5-6 sekundach samolot przekoziołkował i uderzył w ziemię, całkowicie się rozbijając. Dla przypomnienia pokazuję na górnym zdjęciu satelitarnym obszar przed lotniskiem w Smoleńsku. Widzimy tam kierunek lotu z prawej strony na lewą samolotu. Biała linia ilustruje prawidłową ścieżkę lądowania, a samolotu 154M leciał wzdłuż czarnej linii. Widzimy pozycję Brzozy, to jest zielony kwadracik, potem bardziej w lewo, w napisie Wing, to jest miejsce znalezienia końcówki skrzydła zaraz przed tasem 38, gdzie nastąpił ostry zakręt w lewo. Na dole natomiast widzimy linię kreskową. Jest to trajektoria, jaką wyobrazili sobie eksperci MAK na podstawie informacji zapisanych przez wysokościomierz radiowy. Dzisiaj już wiemy z ATM-u, że wysokość radiowy w tym miejscu już nie działał. Czarna krzywa to trajektoria, jaka została wyznaczona przez doktora Nowaczyka z odczytów TAFSA i FMS-u i wysokościomierza barycznego. W
tej prezentacji chciałbym skoncentrować się nad opisami matematycznymi zachowania się materiałów. W moich oryginalnych symulacjach, jakie prezentowałem w Polsce w maju na Politechnice Warszawskiej, dzięki zaproszeniu pana dziekana Bajkowskiego, przyjąłem dla brzozy opis liniowy, cylindryczno-ortotropowy z kryterium pękania maksymalnego zkształcenia. Dalej będę nazywał ten model podstawowym. Był to prosty opis, ale 4 razy mniejszy niż brzoza testowana w moim laboratorium. Federal Highway Administration opracował specjalny, zaawansowany, nieliniowy opis zachowania się drzewa, który będę nazywał MAT-143. Parametry materiałowe obu opisów są pokazane w tabelkach. One są oczywiście dla informacji dla tych kolegów i koleżanek, które chcieliby posłużyć się nimi w przyszłych obliczeniach. Dzisiaj pokażę kilka symulacji przy użyciu zaawansowanego opisu materiału brzozy. Warto tutaj zauważyć, że wytrzymałość drzewa silnie zależy od wilgotności. Na tym wykresie widać na osi poziomej procent wilgotności drzewa, a na pionowej wytrzymałość drzewa. Widać, że suche drzewo może być nawet 5-krotnie bardziej wytrzymałe od wilgotnego drzewa. Ten i następny wykres są wzięte z literatury z Forest Product Laboratory. Tutaj widać, że sztywność zależy od wilgotności drzewa. Drzewo suche jest kruche, a wilgotne bardziej giętkie. MAT-143 jest również czuły na szybkość odkształcenia się drzewa, co dobrze ilustrują te krzywe. Im szybciej drzewo jest obciążone, tym jest bardziej wytrzymałe. MAT-143 został zweryfikowany przez Federal Highway Administration za pomocą zderzenia ciężkiego pojazdu z drzewem. Widać tutaj ilustrację tego eksperymentu, a po prawej stronie rezultat symulacji za pomocą programu LS-Dyna. Symulacja dokładnie zgodziła się z eksperymentem. Widać, że drzewo pękło poniżej miejsca uderzenia, bez widocznych drzask, ponieważ model materiału jest typu makroskopowego. W mojej analizie w późniejszych slajdach również używam metodę analizy makroskopową. Bocieri oraz jego koledzy użyli MAT-143 do symulacji eksperymentu samolotu Constellation, jaki FAA przeprowadziła w 1965 roku. Model oraz rezultaty symulacji były przedstawione przez tych autorów na konferencji FAA w 2010 roku. Warto zauważyć, że Constellation, puszczę jeszcze raz, warto zauważyć, że Constellation ważył 41 ton, czyli połowę tego, co TU-154M. Prędkość początkowa była 207 km na godzinę, kiedy nastąpiło urwanie kół, a następnie poślizg na brzuchu. Samolot uderzył lewym skrzydłem w barierę ziemną, potem prawym skrzydłem w 2 słupy telefoniczne oraz wzgórze za samolotem. Ponieważ samolot Constellation był dużo lżejszy i wolniejszy od TU-154M, jego skrzydła zostały inaczej zbudowane. Na przykład nie miał dźwigara środkowego i zamiast żeber miał kratownicę. Widać to na tym rysunku. Kratownice są pokazane linią czerwoną, no i oczywiście nie ma w środku dźwigara, jest tylko przedni dźwigar i tylny. Symulacja Constellation zgodziła się z eksperymentem, dzięki czemu MAT-143 został zweryfikowany dla większych prędkości zderzeń. Autorzy doszli do następujących wniosków. Prawe skrzydło przecina słup wewnętrzny, wewnętrzny zbiornik paliwa zostaje zniszczony przez uderzenie w ziemię, zewnętrzny słup uszkadza zewnętrzny zbiornik paliwa, słup zostaje przecięty, oba słupy upadają wzdłuż kierunku lotu samolotu. Porównajmy teraz opis zachowania się materiałów MAT-143 oraz podstawowy dla brzozy zastosowane do 3-punktowego zginania belki.
Widzimy, że symulacja zginania przy zastosowaniu opisu podstawowego daje linię zieloną, a MAT 143, czyli krzywa czerwona, dokładnie pokrywa się z rezultatem eksperymentu, czyli krzywą niebieską, która jest pokryta linią czerwoną. Widać więc, że opis podstawowy jest 4 razy bardziej wytrzymały od eksperymentu, a MAT 143 dokładnie odzwierciedla eksperyment. Jeżeli chodzi o stop aluminium, to w poprzednich prezentacjach użyłem jako opis podstawowy model izotropowy, elastoplastyczny z maksymalnym odkształceniem jako kryterium pękania. Dzisiaj pokażę symulację z wykorzystaniem modelu nieliniowego typu Johnson-Cook opracowanego przez FAA dla samolotów. Parametry materiałowe obu opisów podane są znowu w tabelkach. Te wykresy świetnie ilustrują opisy zachowania materiałów brzozy i aluminium. Opis podstawowy dla brzozy na lewym rysunku to linia pomarańczowa, ta najwyższa, najbardziej prostopadła, a model nieliniowy, materiał 143, to grupa krzywych, każda dla innej prędkości obciążenia. Podobnie opis podstawowy dla aluminium to linia niebieska, również najwyższa na prawym rysunku, a model nieliniowy typu Johnson-Cook to grupa krzywych poniżej, każda dla innej prędkości obciążenia. Można założyć, że efekt osłabienia przyjęty w tym materiale przeze mnie, można założyć, że jest to spowodowany starością lub zmęczeniem materiału. Tutaj przypominam strukturę wewnętrzną skrzydła samolotu TU-154M oraz przekroje poprzeczne trzech dźwigarów umieszczonych wzdłuż skrzydła. Nie będę długo się nad tym rozwodził, żeby nie zabierać za dużo czasu. Przypominam, że w moim modelu skrzydła nie ma teowników czy ceowników wzmacniających powłoki zewnętrzne skrzydła, czyli moje skrzydło będzie trochę słabsze od prawdziwego. Tutaj widać żółte dźwigary, zielone żebra, które są w środku skrzydła. Przypominam również parametry wejściowe wielu symulacji, jakie zostały przeprowadzone. Prędkość 77 do 80 metrów na sekundę jest to wektor poziomy. 0,19.2 to jest wektor do góry. Średnica brzozy przyjęta przeze mnie jest 44 cm, czyli 10 cm grubsza od największego wymiaru podanego w raporcie Maku i długość odcinka skrzydła 6,5 metra. Robiliśmy obliczenia parametrycznie, czyli dla różnych konfiguracji, orientacji samolotu i różnych wektorów prędkości. Dzięki pomocy profesora Brauna mogliśmy otrzymać obliczenia ciśnień aerodynamicznych za pomocą programu ANSYS CFX. Ciśnienia widoczne na spodzie i części górnej skrzydła zostały przeniesione do symulacji LS-Dyna. W tej tabelce pokazane są różne kombinacje opisu materiału brzozy, to jest druga kolumna, aluminium, to jest trzecia kolumna, różne długości elementów i ilości elementów w ostatniej kolumnie. W tym wypadku są te same kombinacje materiałowe, ale w tym razem jest to obliczenia dla lotu wznoszącego się 14 stopni z kątem natarcia, kiedy w poprzednim tabelce był to lot poziomy, czyli nie miał w ogóle wektora prędkości wznoszenia. Za pomocą koloru czerwonego zaznaczyłem te kombinacje materiałowe i gęstości siatki metody elementów skończonych, które dają w obu w przypadkach analizowanych największe zniszczenie w skrzydle. Popatrzmy na symulację. Widzimy tutaj czerwony samolot, zielone skrzydło, uderza w pień żółtej brzozy. Brzoza jest przecięta, a samolot ze zniszczoną krawędzią przednią na długości 60-80 cm odlatuje dalej,
a brzoza upada wzdłuż lotu samolotu. W tej symulacji najwięcej elementów skrzydła zostało zniszczonych. Jest to lot znoszący, kąt ataku 14 stopni, opis materiałów podstawowy, podobnie krawędź przednia skrzydła jest zniszczona, a odcięta brzoza upada wzdłuż lotu samolotu. Przechodzę do slajdu 25. Teraz samolot leci poziomo, choć nadal ma kąt ataku 14 stopni. Brzoza zachowuje się zgodnie z opisem materiału 143, a aluminium zgodnie z Johnson Cook. Model posiada gęstą siatkę metodów elementów skończonych. Widzimy, kikut drzewa mocno się ugina. Zanim kikut zahamuje swój ruch uginania wymuszony przez skrzydło, które przecina brzozę, samolot zdąży już odlecieć ze zniszczoną krawędzią przednią. Pokażę to samo teraz od spodu spojrzenia, od spodu skrzydła. Widzimy to samo, znowu przecięte drzewo, ugina się kikut, a po szczycie spodnie skrzydła nie jest zniszczone, ani nawet wygięte. Górna część brzozy upada wzdłuż lotu samolotu. W tej symulacji mamy te same opisy materiałowe, czyli MAT-143 Johnson Cook oraz gęstą siatkę metodów elementów skończonych, ale samolot unosi się do góry. Zniszczenie krawędzi przedniej skrzydła jest trochę większe niż w poprzedniej symulacji, ale podobnie jak poprzednio samolot przecina brzozę i odlatuje dalej. Wnioski. Mogę więc podsumować, że skrzydło samolotu TU-154M zawsze przecina drzewo dla wszystkich możliwych konfiguracji samolotu i jego lotu, niezależnie czy użyte są podstawowe czy nieliniowe modele materiałowe, niezależnie od gęstości siatki metodów elementów skończonych. Krawędź przednia skrzydła zawsze musi być zniszczona na długości 60-80 cm, ale powierzchnia nośna nie jest zniszczona, więc dalszy lot mógłby być możliwy. Powyższa analiza była skonsultowana oraz pozytywnie oceniona przez Boeing Principal Structural Engineer pan dr Wacław Berczyński. Marek Dąbrowski pokazywał już, ale pokażę jeszcze raz, jak zrobił tutaj rekonstrukcję fotograficzną krawędzi przedniej lewego skrzydła wraku. Widzimy, że w miejscu potencjalnego kontaktu między brzozą a skrzydłem krawędź nie jest zniszczona, czyli slot, a skrzydło za nią ma ogromną wyrwę. Wyrwa nie ma charakteru pękania w wyniku zmęczenia materiału. Brak zniszczenia krawędzi przedniej w miejscu urwania skrzydła, zniszczenia wewnętrzne skrzydła, wyrwane nity oraz położenie złamanej brzozy w kierunku prostopadłym do lotu samolotu, jak pamiętamy, sugerują, że nie doszło do uderzenia skrzydła w brzozę, a eksplozja może być przyczyną urwania końcówki skrzydła. Przejdźmy do drugiego punktu mojej prezentacji. Pokażę teraz szereg symulacji upadku części kadłuba do góry kołami. Jest to symulacja części kadłuba pionowa. Pierwsza symulacja. Widzimy upadek upadający pionowo fragment kadłuba do góry kołami. Czerwona podłoga jest więc na górze. Widzimy, że część sufitowa i ściany są zgniecione do środka i zostają przygniecione czerwoną podłogą. Jeżeli dodamy prędkość obrotową do ruchu pionowego, to obraz jest trochę inny, ale ściana i część górna samolotu również zostaje przygnieciona czerwoną podłogą. Za pomocą linka na dole tego slajdu, jest to slajd 34, każdy może zobaczyć symulacje przeprowadzone przez Sandia National Lab dla części kadłuba rozpadającego się pod wpływem wybuchu w środku. Ściany i część górna kadłuba odrzucone są przez eksplozję na zewnątrz. Gdyby więc po takim wybuchu samolot się obrócił i upadł, to ściany i część górna kadłuba nie zostałyby przygniecione przez podłogę. To zdjęcie wraku i część kadłuba właśnie tak wygląda. Ani lewa, ani prawa ściana z częścią górną kadłuba nie są przygniecione przez podłogę oraz spod kadłuba. Symulacja Sandia National Lab tłumaczy taką konfigurację wybuchem w środku kadłuba.
Zobaczmy, jak to symuluje LS-Dyna. Część kadłuba opadająca zaraz po wybuchu jest pokazana na tym slajdzie. Widzimy, jak ściana i sufit na prawej stronie i druga ściana są ułożone i układają się w efekcie na końcu na zewnątrz tego upadającego reszty kadłuba z podłogą. Przejdźmy teraz szybko do ostatniej części mojej prezentacji, gdzie będę analizował powstanie kraterów od całego samolotu uderzającego w ziemię. W tych symulacjach będziemy mogli zobaczyć rozmiar rozpadu samolotu spowodowanego uderzeniem w ziemię bez wybuchu. Opis matematyczny zachowania gruntu został opracowany przez Federal Highway Administration jako MAT-147. Dla tych, którzy będą chcieli użyć ten model, podaję referencje i parametry, jakie ja użyłem na tym slajdzie, slajd 38. Muszę tu podziękować za pomoc profesorowi Robertowi Liangowi, Distinguished Professor, który jest ekspertem od charakteryzowania zachowania się gruntu. Jest to dziedzina poza moją ekspertyzą. Widzimy na dole, po lewej stronie, test ścinania, za pomocą którego charakteryzuje się zachowanie gruntu. Powyżej jest wykres teoretyczny ścinania gruntu, a po prawej dwie krzywe eksperymentalne tego samego eksperymentu. Po prawej stronie na dole widać model LS-Dyna używany do wyznaczenia parametrów materiałowych użytych w MAT-147. Weryfikacja zachowania się modelu Ziemi MAT-147 została przeprowadzona również przez Federal Highway Administration za pomocą ciężkiego pojazdu uderzającego w sztywną belkę zagłębioną w ziemi. Odchylenie belki zależy tylko od zachowania się ziemi. Muszę tutaj dodać, że model zachowania się ziemi jest często używany przez ekspertów NASA Langley, którzy zasugerowali mi użycie tego modelu. W przypadku uderzenia Tu-154M w ziemię przyjąłem dwie konfiguracje dla upadku pod kątem 10 i 30 stopni z kołami do dołu i z kołami do góry. W przypadku upadku samolotu pod kątem 30 stopni prędkość pionowa wynosi 40 metrów na sekundę, czyli prawie 5 razy większa niż możliwa prędkość przy upadku samolotu Tu-154M z 30-metrowej wysokości. Widzimy kratery powstałe od uderzenia samolotu w miękką ziemię dla konfiguracji z kołami do dołu po lewej stronie oraz z kołami do góry po prawej stronie. Głębokość tych kraterów jest dla przyjętych parametrów materiałowych gruntu od 1 do 2 metrów. Trzeba dodać, że grunt mokry jest bardziej miękki niż grunt suchy oraz ubity o tej samej granulacji. Jeżeli samolot uderza pod kątem 10 stopni, to prędkość pionowa wynosi około 14 metrów na sekundę. Kratery są płytsze i dłuższe, ale zawsze dobrze widoczne. Możemy więc podsumować, że jeżeli cała masa samolotu uderzy w nieskalisty, miękki grunt, to powinien zostać widoczny krater na obszarze większym od wielkości samolotu. Brak krateru wskazuje na rozpad samolotu w powietrzu. Na tym slajdzie widzimy symulowany rozpad samolotu pod kątem 30 stopni na trzy części od upadku w ziemię kołami w dół. Skrzydła i część tylnia nie są zniszczone. Większa część zniszczenia jest w części przedniej. Podobnie jak w eksperymencie, jaki jest pokazany na tym slajdzie, i pokazany przez telewizję Discovery kilka dni temu. Tutaj Boeing 727, czyli bardzo podobny samolot, przy uderzeniu w pustynię w Meksyku nie eksplodował. Również rozbił się na trzy części. Skrzydła są całe. Nawet silniki działały po zatrzymaniu się tego wraku. Eksperci, którzy wypowiadali się w programie Discovery, powiedzieli, że w środkowej i tylnej części tego samolotu pasażerowie by przeżyli, czyli
przeciążenia, jakie były mierzone w tych części samolotu, były poniżej 25 g. W symulacji uderzenia w ziemię naszego modelu samolotu w konfiguracji do góry kołami uzyskaliśmy mniejsze zniszczenia samolotu niż dla konfiguracji z kołami do dołu, dla obu kątów 10 i 30 stopni. Wynika więc, że wysoki ogon, silnik z tyłu amortyzują lepiej samolot, a więc przeciążenia powinny być mniejsze nawet niż w sytuacji, kiedy samolot upada kołami do dołu. Tutaj widzimy przykład wypadku prawdziwego samolotu w Kirgistanie, gdzie nie było wybuchu, wszyscy pasażerowie przeżyli, tylko 31 pasażerów było rannych. Tutaj Tu-154 wylądował kołami do dołu w lesie, przełamał się na kilka części, ale nie było wybuchu. Wszyscy pasażerowie przeżyli, a na 83 pasażerów było rannych. W katastrofie w Smoleńsku wszyscy zginęli. Moje wnioski końcowe. To lewe skrzydło nie mogło urwać się w wyniku uderzenia w brzozę, gdyż w żadnym badanym przypadku brzoza nie łamie skrzydła. Brak krateru i duże wrakowisko świadczy o rozpadzie samolotu w powietrzu. Otwarcie ścian kadłuba na zewnątrz świadczy o wybuchu w kadłubie. Gdyby nie było wybuchu, tylna część kadłuba oraz prawe skrzydło powinny być w całości. Gdyby nie było wybuchu, większość pasażerów powinna przeżyć w środkowej i tylnej części samolotu. Przyspieszenia uderzenia samolotu w ziemię nie powinny być większe od 25 g. Stwierdzenie w raporcie MAC, że pasażerowie zginęli w wyniku przeciążeń 100 g, potwierdzają wybuch w kadłubie samolotu. Dziękuję bardzo za uwagę i będę oczywiście, kiedy to będzie możliwe, oczekiwał pytań. Dziękuję. Dziękuję panu profesorowi bardzo. Zmieścił pan się idealnie w czasie. Gratuluję. Proszę państwa, na pewno będzie dyskusja. Pan profesor Rolinda, proszę bardzo. Panie profesorze Binenda, za chwileczkę jedno pytanie do pana profesora. Proszę uprzejmie. Witam panie profesorze Jacek Rolinda. Czy w sposób racjonalny przy pana symulacjach można wyjaśnić przyczynę zniknięcia kabiny pilotów? Dziękuję. A nie, ja niestety nie zajmuję się fałszowaniem dokumentów, ukradzeniem części samolotów, niszczeniem wraku, przecinaniem kabli, bijciem szyby. Ani tego nie symuluję, ani na ten temat się nie wypowiadam. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, może podziękujmy jeszcze raz panu profesorowi. Bardzo serdecznie dziękuję panie profesorze. I oczywiście, jeżeli pan profesor może zostać z nami, to bardzo prosimy, bo będzie później dyskusja generalna i może będą wtedy jeszcze dodatkowe pytania. Dobrze? Serdecznie dziękuję panie profesorze.